Ja jeszcze mam, a propos wczorajszego spotkania, ponieważ mieliśmy okazję gościć dyrektora biura do spraw ochrony zdrowia i po sprawie żłobków poruszyliśmy problem profilaktyki. Cóż się okazało? Że jest powołane gremium, ja to tak nazywam, które opiniuje wszystkie zadania i miasto, które od wielu, wielu lat organizowało... Gremium w Warszawie. Proszę, oczywiście. Ja nie będę mówił, jak się nazywa. Okazuje się, że na 20 projektów, które wysłali do opiniowania, w tym momencie jest 4 pozytywnie zaopiniowane. Są ogromne i bardzo burzliwe dyskusje na ten temat. I z tych zadań, które myśmy zaproponowali, na dzień dzisiejszy jest 0 zaopiniowanych pozytywnie. Ja sądzę, że ewentualnie przejdzie ta nieszczęsna grypa, bo na to niestety nie przeszła, ale jutro wybieram się do ochrony zdrowia i być może się coś wyjaśni, ale nie wyjaśni. Ale podejrzewam, że mogą być z tym problemy. I to już uprzedzam, że nie wiem, czy nie zrobimy takiego manewru jak tam do roku, żeby te pieniądze nie przepadły, tylko będziemy musieli to szybko, próbie szybki podobieć uchwałę. Na razie tak wygląda na dzień dzisiejszy, znaczy na dzień wczorajszy, bo tak nam o tym powiedział dyrektor, że na razie nie możemy realizować tego. No i tu musimy pilnować sprawy, bo jeżeli nie, to te pieniądze trzeba będzie przerzucić na to. Tak, tak, to ja powiedziałem, tak, że ja bym projekt uchwały. Oczywiście. Tak to wygląda, niestety. Dziękuję. Jeśli można, ja mam jeszcze taką prośbę, ponieważ mnie niestety prawdopodobnie na pikniku nie będzie prowadzącym, bo będę na konferencji naukowej w tym czasie. Będzie miał namiocik, będzie miała Fundacja DKMS, to jest ta przeciwko Białaczce. I pytanie jest takie, czy ktoś z Państwa byłby w stanie w czasie pikniku nadzorować działalność tego namiocika? Tam będą pobierane próbki DNA i wysyłane do Warszawy. Cały osprzęt dostaniemy, wszystko dostaniemy. Ja spróbuję jakichś wolontariuszy tam zorganizować. Tak. I pytanie tylko, no, żeby ktoś od nas miał nad tym swoją pieczę, żeby tego nie puścić tak samopas. Czyli rozumiem, że to będzie namiocik, gdzie będą osoby, które będą pobierały ten materiał, tak? Tak. Materiał genetyczny, które się będą tym zajmować. To jest pobieranie krwi? Czy... Nie. Do tego już muszą być fachowcy. To jest pobieranie śliny. Jamy ustnej są takie. To w zależności, bo na rynku jak była ta duża akcja zrobiona, to była krew. Nie, tu jest ten bezkrwawy łowiek. Przez? Szukanie szpitala. Ale to jest dokładnie na tym samym zasadzie. To jest też szukanie, tylko bezkrwawo. I to też bez kary miasta. Tak. Ja byłam na takim szkoleniu, to trwa szkolenie 10 minut wszystkiego. Jak się to pobiera, jak się wypełnia ankiety, to znaczy jak osoby potencjalni dawcy wypełniają ankiety. Jest bezkrwawo, tylko kwestia, żeby ktoś nad tym czuwał. To znaczy, co trzeba od czasu do czasu zerknąć, czy tam się... Zerknąć i później jakoś pozbierać to wszystko do tak zwanej pokrywki. Najważniejsze, żeby te ankiety po prostu nie poszły gdzieś w niepowołane ręce, bo tam są wszelkie dane osobowe. Łącznie z chorobami, też nie. A czy nie będzie przedstawiciela DKMS? Właśnie nie będzie. Bo oni mają w tym samym czasie inną akcję. A my możemy tam się wybrać? Możemy. Znaczy mówię tak wcześniej troszkę, żeby się zastanowić, jeśli ktoś będzie na pewno i mógłby rozpisać jakieś dużo rozłożyć, żeby to na cały dzień było obstawione. Ponieważ wolontariuszami mogą być osoby niepełnoletnie również, no nie będzie to 5-letnie dziecko, ale powiedzmy 16-17 lat, no ale fajnie by było, jakby ktoś jednak pełnoletni na tym trzymał. Na razie będę jeszcze rozmawiać jeszcze z paroma osobami. Może służba maltańska by się do tego włączyła, byłoby najlepiej. No ale to rzucam pasło. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja się zrobił ten temat, który woła Mieszka, mianowicie dzisiaj z panem Radem mówimy na takim jednym z ostatnich spotkań koordynujących i dogrywających wszystkie szczegóły związane z pikniki. I tutaj jest serdeczna prośba do Państwa, kto z Państwa będzie wiedział już, że chce włączyć się w organizację, w pomoc, być podczas pikniku, jakby też nam pomóc organizacyjnie i
W jakich godzinach, to bardzo serdecznie wydaje mi się, że rozmawiamy z panem Edwardem w ciągu tego lub następnego tygodnia taką informację do mnie albo do pana Edwarda, bo tak samo jeżeli mają państwo jakichś znajomych wolontariuszy czy osoby, które chciałyby na jakimś określonym czasie godzinowym przyjść, bo będziemy musieli tą całą grupę osób, które będą nam pomagały, czy koordynowały, czy zebrać do kupy z odprawą i rozplanować wszystko, co gdzie będzie, bo potencjalnie zapotrzebowanie na wolontariuszy jest ogromne na tej razie, bo działo się będzie naprawdę bardzo dużo i w związku z tym, że tak powiem, każda szabla się przyda. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. 5 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły kijowskiej, piątka. I było dwóch kandydatów, obecna pani dyrektor Dobrowolska i nowy kandydat, pan Paweł Maślej, on jest nauczycielem w Zespole Szkół Energetycznych WF-u, czy jednocześnie jest trenerem pierwszej klasy judo. No i wygrał pan Paweł Maślej. Więc od września będzie nowy dyrektor szkoły przy Kijowskiej. Dziękuję bardzo. To jest piątka, tak? To jest ta sportowa. To jest tak, sportowa. A propos głosowania ten, to zostałem pouczony, że to są te tajemnice, można w chwili na edukacji się dowiedzieć. Nie, głosowanie tajne. Ale chodzi o jaka ilość głosów była? Chodzi o to, kto jak głosował, bo nie wiem, na czym ta tajność polega. Znaczy przewodniczący komisji powiedział, że w ogóle jest jako komisja. Czyli nie można powiedzieć, jaką przewagą głosów wygrał pewny dyrektor. Nie wiem, powiedział nam, że to jest tajne. To jest dobrze, że wynik głosowania nie jest. Bardzo dziękuję.